W środę nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy, której autorami są dzieci z puławskich szkół i przedszkoli oraz uczniowie z Czech biorący udział we wspólnym projekcie ze Szkołą Podstawową nr 11 w Puławach Bostońskie czytanie i obcego słuchanie. Na wystawie zaprezentowane są prace dzieci inspirowane ilustracjami eksponowanymi w minionym miesiącu w Puławskiej Galerii Sztuki. Wystawa Moja ulubiona bajka Baś Legenda to wystawa prac dzieci uczestników lekcji galeryjnych, które uczestniczyły w cyklu lekcji organizowanych w roku 2021-2022. Tegoroczna edycja jest organizowana w ramach projektu europejskiego Bostońskie czytanie i obcego słuchanie. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, a liderem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach. Również partnerami projektu jest Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie w Czechach i Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika w Puławach. Inspiracją do powstania prac była prezentowana w kwietniu wystawa w Puławskiej Galerii Sztuki Bajki, baśnie i legendy polskie, wystawa ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej w Zamościu. Ale oczywiście również inspiracją były ulubione bajki, baśnie i legendy uczestników lekcji galeryjnych, czyli po prostu dzieciaków. Na wystawie zostały zaprezentowane 374 prace z 19 grup, z miejskiego przedszkola nr 14, z niepublicznego przedszkola językowego Kraina Wiedzy w Puławach, publicznego przedszkola integracyjnego imienia Kubusia Puchatka, szkoły podstawowej nr 1 w Puławach, Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej w Leokadiowie i Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie w Czechach. Wystawa jest bardzo kolorowa, bohaterowie przeróżni, dominują bohaterowie legend polskich, ale i nie tylko. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Prace dzieci można oglądać w holu głównym Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.